W zasadzie wystawa składa się z takich dwóch części. Jest to pasja, męka, obrazująca mękę Pana Jezusa opisaną w Biblii, ale druga część, dla mnie bardzo istotna, mówi o cierpieniu, o pasji tej dwudziestowiecznej związanej z wojną, zwłaszcza z aktualnymi czasami bardzo niespokojnymi, czym jest Ukraina, prawda, czym jest Palestyna. No, nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego człowiek wciąż człowieka zabija. Nie, to jest bardzo istotne dla mnie. Wystawa jest zatytułowana Pasja, rzeźba, asamblaż. Rzeczywiście to jest typowy, mniej może nawet rzeźba, bardziej asamblaż, a więc składane to są te prace z różnych przedmiotów, najczęściej starych, wysłużonych, wychłostanych przez wiatr, przez deszcz. Uwielbiam te. Jak pan redaktor zauważył, nie ma tutaj prac kolorowych, poza kilkoma może, nie? Faktura i naturalny kolor drewna właśnie jest tak przemawiający, jest tak sympatyczny do odbioru, że ograniczyłem się do tego. A prace są różne i z różnych, one nie są datowane, są podpisane, ale nie są datowane świadomie, dlatego że najstarsze prace pochodzą z połowy XX poprzedniego wieku, a najnowsze, tak jak instalacje związane z Ukrainą, no to są ostatnie prace, prawda?